Chcę do taty. Uspokój się. Zaparzyłam rumianku, wypij. Cała się trzęsie. Myślałam, że Denise wie. Nic nie wiem. I niech tak zostanie. Fatma Gul, nie bój się. Dlaczego płaczesz? Nie płacz. Wie, gdzie mieszkamy. To wie, od jak dawna nas obserwuje. Boją się mukaddes. Niedługo proces, obawiają się, że zacznie mówić. Są zdesperowani, dlatego się tu pojawi. Chcą wywrzeć na tobie presję. Nie strasz mnie. Jestem w ciąży, boję się o dziecko. I co? Nie ma go. Kadir zawiadomił policję. A jeśli ucieknie? Nie zdoła. Mumtaz pilnuje samochodu. Jest nieobliczalny. Jak mógł tu przyjechać? Pożałuję tego. Nie daruję mu. Nie rób nic głupiego. Próbują cię sprowokować. Zaschło mi w gardle. Kto to tu postawił? Ja. Przygotuję dla ciebie pokój. Musiałem przerwać, gdy dostałem telefon. Zabiorę to na dół. Jest stary, trzeba go naprawić. Ja to wezmę. Uważaj. Mój rower. Mogę go zabrać? Nie teraz. Idź na górę, szybko. Podać coś, czy pani jeszcze czeka? Zaczekam. Co się dzieje? Martwię się. Czy coś się stało? Yoksa benden böyle mi intikam almaya çalışıyorsun? Gururunu toparlamak için. İşi sıkı tutmasan olacak mı? Kadın hala orada. Nie podejmujemy stanu przeciwdziałań. Nie wiemy, gdzie jest ta kobieta. Mustafa uciekł. Nie ma dokąd. Miał czelność pobić naszego człowieka. Nie boi się nas. İyi benzetmiş adam. Nieźle mu przyłożył. Mustafa. Alo. Gdzie jesteś? Sen hangi cehennemdesin be? Dinle bir dakika. Posłuchaj, masz tu być za 30 minut, albo nagranie trafi na policję. Ya, dinlesene, babam mój ojciec jest chory. Masz pół godziny. Babam kalp krizi geçirmiş. Ojciec miał zawał. Muszę jechać do Inkir. Wysiadłem z samolotu, jestem w drodze. Çocuk mu kandırıyorsun sen be? Nie kpisz. Nie mogłeś wymyślić nic lepszego? Wiemy, że uciekłeś. Onları gördüğümde yeni almıştım. Gdy ich zobaczyłem, już wiedziałem, co się stało. Geldiler, kendimi tutamadım. Pasaport dairesinden pojechałeś po paszport. Chcesz zwiać. Çıkışım olmadığını biliyorum. Evet, yok. Tylko ja jestem w stanie ci pomóc. Biziz.
Başka bir şey düşünmeyin diye aradım zaten. Niçego nie kompiluję. Nie uciekam. Kaçtığımı düşünmeyin. Zobaczę się z ojcem i wrócę. Babamı görüp geleceğim. Eğer yalan söylüyorsan. Jeśli kłamiesz. Yalan söylüyorsam öğrenirsiniz. Dowiesz się prędzej. Her yerde kulağınız var nasıl olsa, öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi geçen de gönderiyorum yanına. Bir şeye ihtiyacın olursa yanında olsun diye. Ne istersen onu yap. Ben hastanede olacağım. Ben de w szpitalu. Geçmiş olsun, görüşeceğiz. Obyś tego wyszedł. Jego ojciec miał zawał. Mustafa pojechał do niego. Nie miał kiedy? Yaşar, hadi, sana musisz jechać do Ildi. Baş. Dobra. Bir kez daha. Tylko bądź ostrożny. Tamam abi. Tak. İyi akşamlar. İşimiz de doğru gitsin. Wszystko się wali. Dişimi kıracağım. Erdoğan telefon kapalı. Erdoğan ma nadal wyłączony telefon. Cehennemin dibindedir inşallah. Onun mam nadzieję, że trafił na dno piekła. Panikują i zaczynają popełniać błędy. İnşallah dediğin gibi. Miał rację. Ona gözdağı vermek istiyorlar. Chce mnie nastraszyć. Próbuje pokazać, że wszędzie mnie znajdzie. Wie, że go zabije. Kerim. Kerim, dziecko. Nie mów tak, bo przerażasz Fatmagül. Fatmagül'ü daha çok korkutuyorsun. Polis geldi. Kadir abi. Policja, chodźmy. Abla oturun siz tamam. Ty zaczekaj. Eyo, polis geldi. Polis geldi. Bana bak. Gel sen buraya, gel. İyi akşamlar. Dobry wieczór. Pan nas wzywał? Chcę wyjść do ogrodu. Chodź tu. Wracaj. Tylko popatrzę. Nie ma na co. Właściciel tego wozu próbował mnie nastraszyć. Czy doszło do konfrontacji? Nie, ale zostawił auto. To o niczym nie świadczy. Ten człowiek groził mnie i mojej rodzinie. Wystraszył moją siostrę. Uspokój się. Procesujemy się z nimi w sądzie. Rozprawa odbędzie się w przyszłym tygodniu. Proszę sporządzić raport z informacją, że ten człowiek tu był. Dziękuję.
akşamlar. Mogę pożyczyć telefon? Mój padł, a muszę zadzwonić do narzeczonej. To ważne. Dokąd jedziemy? Bebek. Chce pan zmienić kartę? Nie będzie pasować. Cholera. Proszę zadzwonić z mojego. Nie pamiętam numeru. Dziwne. Numer do narzeczonej trzeba znać. Mam zły dzień. Wyleciał mi z głowy. Oby nic się nie stało. Straciłem auto. Jak to? Ktoś je skradł? Tak. Oby się odnalazło. Mogę prosić telefon? Na marka jest araban? Jaki model? Marka. Alo, benim arabam. Chciałem zgłosić kradzież. Evet. Nazywam się Erdoğan Yaşaran. Erdoğan Yaşaran ben. Do kradzieży doszło około godziny 19. Numer rejestracyjny 34SMN48. Samsun, Muğla, Słońce, Małpa, 48. Noc, 48. Sen yine mi geldin buraya? Znowu? Gel içeri. Kazałam ci usiąść. Chcę spać z tobą. Boję się. Nie ma czego. Ciocia się wystraszyła tego strasznego człowieka. A jeśli znowu ją pobije? Przyjechała policja. Nie dopuszczą do tego. Erdoğan cię pobił? Proszę. Chcę wiedzieć. Co się stało? Powiedz. Fatma Gül, anlatsana. To bardzo trudny temat. Daj spokój. Fatma Gül źle to znosi. Nie pytaj. Biz bunu konuşmaktan rahatsız oluyoruz. Fatma Gül de çok üzülüyor. Ne olur bizim üstümüze gelme. Ama ben jestem ciekawa. Fatma Gül jest dla mnie jak siostra. Ben Fatma Gül'ün kız kardeşi sayılırım. Bilmek istiyorum. Ne oldu? Spiszą raport? Zabıt tutacaklar. Tabii ki tutacaklar. Zamówię ci taksówkę. Ben bu gece buradayım. Zostanę na noc. Mümkün değil Deniz. To niemożliwe. Bu olay sonuçlanıp da Fatma Gül'le abim olmadan ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama się nie wyjaśni. Babam da bilse burada kalmamı isterdi. Ale ojciec, gdyby wiedział co się stało, nie miałby nic przeciwko temu. Tamam, hiçbir şey sormayacağım. O nic już nie pytam. Musimy odholować auto. Çeksinler, çeksinler. Słusznie. Alsınlar bunu. Lepiej, żeby to nie stało. Uwaga, zgłoszono kradzież samochodu. 34SMN48. Chyba mówią o tym aucie. Skradziony z Bebek. Samochód został skradziony. Sprawa się komplikuje. I akurat złodziej porzucił go przed naszym domem. Co oni kombinują? Zabiję. Znaleźliśmy auto z numerami 34SMN48. Hej Allahum ya, hej Allahum ya. Nie zjedliśmy kolacji. Umieram z głodu, jestem w ciąży. Muszę jeść. Niczego z nich nie wyciągniesz. Zamknij drzwi, o wszystkim ci opowiem. Siadaj. Fatma Gül była zaręczona z człowiekiem o imieniu Mustafa. Był rybakiem. Mustafa da bizim oralı. Emin Nalçeli. Yukarıda. Na górze.
Taka jest wola Boża. Nic nie poradzimy. Bóg daje nam duszę i ją odbiera. Anne? Mamo? Babam nerede? Gdzie tata? Başın sağ olsun kardeşim. Przykro. Sen öldürdün babanı. Zabiłeś ojca. Złamałeś mu serce. Sen sebebi oldun, sapa sağlamadın. Wracaj do tej swojej żony dziwki. Defol git. Gözüm görmesin seni. Git orospu karının yanına. Halide abla. Nie mów tak. Öyle söyleme. Szkoda, że ja też nie umarłam. Ben öyleydim. Cierpiał w milczeniu. Zostałam sama. Dayanamadı adam. Aretti işini anlattı, kahretti. Hadi gidelim. Fatma Gül, niye çıktınız? Co tu robisz? Kerim'i polisler chciała przyjechać, gdy się dowiedziała, że cię zabierają. No, niye götürüyorlar seni? Dlaczego musisz z nimi jechać? To zwykła formalność. Bo wóz został skradziony, tak? Araba çalınmış ya şimdi. Bizim burada bulundu diye, değil mi? Baksana, wszystko zaplanowali. Fatma Gül, korkma. Nie bój się. Ben yanlarındayım, merak etme. Zostanę z nimi. Kapınızı kilitleyin. Zamknij drzwi. Tamam. Ben ne hemen geleceğiz. Zaraz wrócimy. Abi sen evde kal. Zostań. Ha, öyle mi diyorsun? Dlaczego? Ne olur ne olmaz. Tak będzie lepiej. Kadir, abi, Kadir nie może tego sam załatwić. Wolałabyś, żebym został. Korkma. Nie bój się. Dziś na pewno tu nie wróci. Çabuk gel. Wracaj jak najszybciej. Kerim, hadi. Chodźmy. Uważaj na siebie. Erdoğan geldi mi? Erdoğan wrócił? Nie. İyi akşamlar. Dobry wieczór. Yadigar Hanım. Yadigar. Merhaba Reşat Bey. Bu ne sürpriz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Co za niespodzianka. Yadigar ma dla was prawdziwą niespodziankę. Gruszmaya şahit. Będzie zeznawać w procesie. Bana bir celp geldi. Dostałam wezwanie. Muszę stawić się w sądzie. Ten pijak Kadir cię znalazł? Meltem Hanım söylemiş. Meltem dała mu adres. Adım adresimi de o vermiş. Bak işte. Zadzwoniła do niej i prosiła, żeby zeznawała. Artık başka ne söyleyecek? Nie wiem, co jeszcze nagadała. Aptal. Kolega. Ne söyleyecekmiş Yadigar Hanım? A co ona może powiedzieć? Gerçekten na pewno nie wyzna prawdy. Nie zdradzi nas. Od lat się przyjaźnimy. Jest członkiem naszej rodziny. Tak jak i jej dziecko. Modlę się za was. Nie jest pracownicą, tylko jedną z nas. Myślę, że skoro przeszła na emeryturę i nie mieszka z nami, to będzie zeznawać przeciwko nam. Zaoferowała ci pieniądze? Nie. Co wiesz i co kazała ci zeznać? Chcę, żebyś nas pogrążyła. Uspokój się, Yadigar nas nie zdradzi. Siadaj. Allah aşkına, ayakta kaldın. Anlat bakalım, ciężko nasıl się wychowuje wnuka? Torun büyütmek nasıl bir şey? Ciężej niż sprzątanie tego domu. Ama biz sana söyledik, gitme. Proponowaliśmy, żebyś z nami została. Zjemy kolację. Ben de gitsem. Jest późno. Już pójdę. Nie mam. Brakowało nam ciebie, prawda?
Bizimle kal. Nie daj się prosić. Hatta gelmişken hiç... Może znowu z nami zamieszkasz. Eksikliğini çok hissedim. Tęsknimy za tobą. Sen de bizim. Znajdziemy opiekunkę do dziecka. Torna da başka bir tadı buluruz canım. Ne olacak? Tabii ya. Ja, resmen oyun oynuyorlar. Pogrywają z nami. Ja, araba gerçekten çalınmış. A jeśli auto rzeczywiście jest kradzione? Najpierw telefon, potem list haczerowaczy, a teraz to. Önce hepsi birbirine bağlı. Ktoś chce, żebyśmy poszli na ugodę. Pytanie, kto? Birbirimizi yaşananlarla karşı karşıya getirmek istiyor ama kim? Ja to düşünmemizi istiyorlar. Albo chcą, żebyśmy tak myśleli. Ja, może to celowe działanie? Efendim. Gdzie jesteś? Alo, Nil, w restauracji. Restorandayım. Sabaha kadar seni beklemeyi düşünüyorum. Będę na ciebie czekać do rana. Hayır, tabii, eve geldim. Jesteś tam jeszcze? Senden wróciłam çok do domu. Wybacz. Başıma neler geldi, bilmiyorum. Nie masz pojęcia, co gerçekten się stało. Bilmek słucham. Istiyorum. Bir sürü aksilik yaşadım. Wysłałem ci wiadomość i rozładował mi się telefon. Seninle mesaj. Chciałem go naładować w aucie, ale ktoś mi je ukradł. Arabaya gittim, bir baktım, araba yerinde yok. Çalmışlar. Ne diyorsun? Naprawdę? Vallahi inan bana, gerçekten. Mówię prawdę, yani, jestem na komendzie. Zaten seni şimdi. Trafikteyim, napisałeś, że już ne jedziesz. Sana çiçek almak. Zatrzymałem się, żeby kupić kwiaty. Gdy wróciłem, auta już nie było. Zadzwoniłem na policję. Polislerin yanına geldim sonra hemen. Teraz muszę podpisać oświadczenie. Onlarla falan uğraşıyordum. Zadzwoniłem, gdy tylko udało mi się podładować telefon. Przepraszam, wybacz. Alo, Nil, bir saniye, kuzenim arıyor. Telefona dzwoni mój kuzyn, muszę odebrać. Pewnie też się martwi. Merak etmişlerdir. Lütfen hatta kal, olur mu? Zaczekaj. Alo. Neredesin abi sen sabah? Gdzie się podziewasz od rana? Abi, sorma, wpadłem w tarapaty. Jestem na policji. Karakolda mısın? Co się stało? Ne oldu? Arabayı sattı. Skradziono mi auto. Arabası. Ukradli mu samochód. Onunla uğraşıyorum saatlerde. Muszę czekać. Wujek przyjedzie. Söyle, dayım alsın. Yok, yok. Nie ma potrzeby. Auto zostało znalezione. Odstawią je na parking. Wrócę, gdy tylko je odbiorę. Ya ben geleyim. Mam ci pomóc? Nie. Rozmawiam z Nil. Muszę kończyć. Mieliśmy zjeść razem kolację. Odzwonię na razie. Tamam mı? Ben seni arayacağım. Hadi kapat, hadi. Alo, Nil. Efendim. Przepraszam. Rodzina się martwiła, musiałem odebrać. İşte aşkım. Kochanie, wybacz. Ne olur affet beni. Yani ben nie rozumiem. Erdoğan. Benim telefonu şimdi kapatmam lazım. Muszę złożyć zeznania. Zadzwonię później. İşim biter bitmez arayacağım seni. Nil. Devam edelim. Możemy kontynuować. Pardon? Tak. Kiedy zorientował się pan, że auto zostało skradzione? Około godziny 19. Co się dzieje? Jest tu piosenkarz. Mertka. Upił się i strzelał na oślep z nielegalnej broni. Do rana będą tu tłumy. Gdzie pan zaparkował? Umyj mu się. Żałuję, że ci to powiedziałam. Oczywiście. Zmusiła mnie. Nie wątpię. Wypij, no już. Jak to możliwe, Fatma Gül? Sen neler yaşamışsın? Canım. Yürü sen. Czas spać. Yata, hadi. Proszę, już dobrze. Deniz, tamam, lütfen. Anne, babam. Gdzie tata? Aşağıda. Na dole z Mumtazem. Yürü, hadi, yürü. Chodź. Jesteś bardzo silna.
Yani inanamıyorum. Niewiarygodne. Ben böyle şeyleri sadece gazetelerde... Czytam o takich przypadkach w gazetach. Teraz znam kogoś, kto to przeżył. Mahvetti beni. Przykro mi. Ben de bir de karşınıza geçmiş nasıl tanıştınız diye soruyorum. Liczyłam na romantyczną opowieść. Romantik bir hikaye bekliyorum. Sen de zorluklar çekmişsin. Takie nieszczęście, tyle wycierpiałaś. Ne çok acı çekmişsin. Hala da çekiyorum. Nadal cierpię. Neden hala abimle beraber? Dlaczego jesteś z moim bratem? İnsan kendisi... Możesz to znieść? Wiem, że nic ci nie zrobił, ale... Hani tamam. O onlar gibi değilmiş. Bo o da oradaymış. Nie chcę o tym rozmawiać. Jak można zapomnieć? Nasıl unutulur? A co dopiero wybaczyć? Şimdi yakınsınız değil mi birbirinize? Staliście się sobie bliscy. O kadar zaman minął zaledwie rok. Jak wam się to udało? Bunun zamanla bir ilgisi. Nie chodzi o czas. Zaman yaralarımı nie zaleczy ran, ale jest dobrym nauczycielem. Ama iyi bir öğretmen olduğu kesin. Wiele się dowiedziałam o sobie i o życiu. O ludziach. O Kerimie. Przeżyję dzięki tej wiedzy. Przynajmniej spróbuję. Co tam się dzieje? Erdoğan by ich nie zawiadomił. Może jakaś gwiazda trafiła do aresztu. To ja zostałem okradziony, a oni zgłaszają skargę? Czeka was proces. Podobno im pan groził. Nieprawda, to kłamstwo. Co ty kombinujesz? Jak śmiesz nas nachodzić? Mam dość. Miarka się przebrała. Zabiję cię, jeśli jeszcze raz cię tam zobaczę. Słyszycie? Grozisz nam? Kto komu grozi? Ukradziono mi auto. Może to twoja robota? Ukradłbym ci samochód i zostawił je przed własnym domem? Uspokójcie się. Po co miałbym się do was zbliżać? Dosyć tego. Czekam na auto. Usłyszałem wasze nazwiska. Kłamie. Ukartował to, żeby wzbudzić w nas lęk. To musiało być działanie celowe, ale nie mam z tym nic wspólnego. Ktoś ukradł mi wóz i porzucił go przy waszej ulicy. Jeśli to nie ty, to musiał zrobić to ktoś inny. Zastanów się. Komu mogło zależeć na czymś takim przed procesem? Podejrzewa pan kogoś? Nie, ale to oczywiste, że ktoś chciał nam zaszkodzić. Dobry Boże, jest środek nocy. Tu wysiadła, ale nie wiem, dokąd poszła. Na pewno. Wkładałem pieniądze do portfela. Potem już jej nie widziałem. Pewnie weszła do tego budynku, skoro tak szybko zniknęła. Zapukam do wszystkich drzwi. Zaczekam. Thank you.
Ne kadar? Fila. Pardon, pizzacı. İle się należy? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Myślałem, że przywiózł pan pizzę. Dobry wieczór, szukam Haczerowaci. Słucham? Przepraszam, pewnie pomyliłem adres. Mumtaz nie będzie jeść. Dlaczego? Woli zostać na dole. Zimno ci? Trochę. Może zaraziłaś się od brata? Chcesz sweter? Szal wystarczy. Twoja suknia ślubna. Może być? Wspaniała. Musiałaś w niej pięknie wyglądać. Nie założyłam jej. Ciocia pewnie zapomniała ci powiedzieć. Skąd ją masz? Twój brat dał mi na urodziny. Założysz ją pewnego dnia? To skomplikowane. Chciałabym zapomnieć okoliczności, w jakich się poznaliśmy, ale to niemożliwe. Mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, ale przy innej zatoce. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Może się mijaliśmy, nie zwracając na siebie uwagi. Aż do tamtego dnia, tamtej nocy. Nienawidziłam go. Ale okazał się być dobrym człowiekiem. Szkoda, że nie poznaliśmy się wcześniej. Wszystko potoczyłoby się inaczej. Będzie dobrze. Wierzę w to. Ja też. Chciałabym cię w niej zobaczyć. Podpis. Poszkodowany nie złoży skargi. A pan? Ja owszem. Chcemy wiedzieć, kto podstawił wóz pod nasz dom. To ważne dla sprawy. Żądamy śledztwa. Rozumiem. Powodzenia. İçeri girebilir miyiz? Hayır, daha fazla bir bilgi veremiyoruz. Erdoğan Bey kendini şu anda Erdoğan Yaşar. Şukam Erdoğan'a yasalana. Podobno skradziono mu samochód. Tam. Girebilir. Mogę? Tak. Wypuśćcie mnie. Co za wstyd. Jestem już trzeźwy. Niedługo zaczyna się proces. To zajście daje wiele do myślenia. Pardon? Co się dzieje? Ktoś chce nas zdyskredytować. Nie boisz się, że staniesz się taka jak ja? Od tego nie da się uciec. Jeśli zaczniesz się buntować, możesz zginąć. Nie jestem niczyją dłużniczką.
Pislikler birbirine bulaşınca tylko aradan sıyrıldım sanıyorsun. Ale widzę, że ama przed czymś işte. Uciekasz. Birilerinden kaçıyorsun köşe bucak. Hülya abla yapma. Proszę nie nalegaj. En başından söyledim konuşmak istemiyorum. Mówiłam, że nie chcę o tym rozmawiać. Tamam, tamam. Keşke ben de sıyrılsaydım. Szkoda, że ja nie mogę się ich pozbyć tak jak ty. Aptallığıma doymayayım. Widzisz, böyle co mi zrobili? Żałuję, że nie trzymałam się od nich z daleka. Belki de bir ev bile açmıştım. A tak, na co mi ama przyszło? Şimdi, bak, tek gözle, nie mam rodziny i jednego oka. Ne yaparsın? Kader. Widać taki los. Nie się. To pewnie Oksan po sukienkę. Najpierw sprawdź, kto to. Hacer Hanım. Pani Hacer. Hacer kim? Kto to? Hacer Hanım, lütfen kapıyı açar. Proszę otworzyć. Hacer diye biri yok. To pomyłka. İçeride olduğunu wiem, że ona tu jest. Yok kardeşim. Nie ma tu nikogo takiego. Peki. W takim razie wrócę z policją. Yanlış adres. Niech oni to ustalą. Musimy porozmawiać. Artık yüz yüze konuşmamız lazım. Ben keseydim onun yerine. To ja powinnam umrzeć pierwsza. Çocuk gibi ilgileniyordu. Opiekował się mną. Hastalığımla uğraşıyordu. Co teraz? Zostałam sama. Ben ne yapacağım şimdi? Kimsesiz kaldım. Jestem przy tobie. Zmarł, bo czuł się pohańbiony. Ale do końca myślał o synu. Powiedział Mustafa. Mustafa dedi yine. Çok özür dilerim. Tak mi przykro. Çok özür dilerim. Çok özür. Zniszczyłeś nam życie. Çok. Artık seni yalnız bırak. Nigdy cię nie opuszczę. Wyrazy współczucia. Mustafa? Başın sağ olsun. Niech Bóg ma go w opiece. Allah sabırlar versin. Mustafa'ya çok uważaj na Mustafę. Çünkü o bundan sonra zrobił się nieobliczalny. Lütfen bu yarı dikkat. Miej się na baczności. Co znaczą te słowa? Bu yazdıklarınızın ne anlam ifade ettiğini öğrenmek istiyorum. Ben söyleyeceğim. Powiedziałam wszystko, co wiem. Lütfen daha fazla zorlamayın. Proszę dać mi spokój. Mustafa nasıl tehlikeli? Co się stało? Neden ona dlaczego mnie ostrzegłaś? Söyleyin. Mów, albo zadzwonię na policję. Mustafa'yı korumak için. Zrobiłam to, żeby go chronić. Przed Yasaranlardan. Przed Yasaranami. Ja, aslında bir şey bildiğim nie wiem wszystkiego, ale czuję, że chcą wykorzystać go w sprawie przeciwko Fatmagül'e karşı kullanmak istiyorlar. Mustafa'nın zaafını znają jego słabe strony. Sever biraz. Mustafa kocha pieniądze. Onların tuzağına Yasaranowie próbują go przekupić, a ja nie chcę, żeby był na ich łasce. Wydaje mi się, że chodzi o coś więcej. Nie, proszę mi wierzyć. Chciałbym. Żona nie może oskarżać męża, żeby go chronić. Eğer jeśli ukrywasz prawdę, która może pogrążyć mojego syna, zapłacisz mi za to. Ben hamileyim. Jestem w ciąży. Çocuğum babasını muszę chronić ojca mojego dziecka. Nie chcę być samotną matką. Ne olacak, ne bitecek? Nie wiem, czego Yasaranowie chcą od Mustafy, ale czuję, że dzieje się coś złego. Aslında... Ne Fatmagül, ne oğlun, nie obchodzi mnie Fatmagül ani pański syn. Zależy mi jedynie na dziecku. Dlaczego ja byłem adresatem tej wiadomości, a nie Kerim albo Kadir? Nie wiedziałam, że nie ma pan kontaktu z Kerimem. Przez przypadek dowiedziałam się, że jest pan jego ojcem i postanowiłam napisać. Nie planowałam tego.
Zaten Mustafa ile yaşananlar zostawiłam Mustafę z powodu Yasaranów. Jeśli dowie się, co zrobiłam, nigdy mi nie wybaczy. Lütfen. Chciałam pomóc. Bakın, ben size yardım dlatego etmek proszę, żeby nikomu pan nie mówił o tym liście. Kimseye bahsetmeyin. Çok rica ediyorum. Söz konusu olan benim chodzi o mojego syna i synową. Nie mogę milczeć. Powiedz, co przede mną ukrywasz. Niczego nie ukrywam. Dlaczego napisałaś ten list? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Dlatego się wyprowadziłam, porzuciłam męża. Muszę chronić dziecko. Nie miałam złych intencji. Chciałam pomóc i chronić Mustafę. Myślałam, że nikt się nie dowie o tym liście. To jedyny błąd, jaki popełniłam. Przysięgam. Yemin ederim. Tamam dayı, çıkıyoruz, gelmene gerek. Wracamy. Tamam, evde görüşürüz. Nie musisz przyjeżdżać. Bunlar tanımasın. Pogadamy w domu. Niye bu kadar uzun sürdü? Co tak długo? Później wszystko ci wyjaśnię. Tamam. Gel gel. Bakma lan bana. Co się tak gapisz? Ktoś nas zrabił. Daj spokój. Nie podejrzewam cię. Zamknij się. Spokój. Nie zabiłeś Wurala. Szkoda, że tak głupio wyszło. Zamknij się. Szybko. Çek, çek. Kendine gel. Murat. Kerim, bırak. Kendine gel ya. Kerim, kendine gel. Bırak. Arkadaşlar. Abi bırak. Bırak. Bırak abi. Bırak be. Bırak. 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 Bırak.